drops to the floor. They said it would get easier, but I don't know who for. Days move faster now, I swear I can feel them slip away. But some things last forever, the love that never fades. Dzień dobry, witam się z wami z naszej zaśnieżonej krainy. I nawet nadal pada śnieg, ale to tylko zapewne dziś, bo jutro z tego co widziałam ma być już 11 stopni i ma padać deszcz, ale dziś cieszył się tym pięknym widokiem. Jeszcze jest luty, jeszcze jest zima kalendarzowa i przepraszam bardzo, ale znowu mam jakąś chrypę i astronomiczna, więc jeszcze cieszymy się śniegiem, zimą i takim przecudnym zimowym obrazem. Przepięknie to wygląda. Sporo nawet tego śniegu spadło. Tak ja wiem, ze 2 centymetry, z tego co widzę po śladach. To jest tak ze 2 centymetry, także naprawdę bardzo ładnie wyglądają choineczki. Drzewa przepięknie też ośnieżone, także radość. Na koniec ferii dla dzieciaków spadł śnieg. Dobra, nie będę ustała. Idę tutaj jeszcze zobaczyć, ile jest stopni. Tylko znikam, lecę działać, bo dzisiaj mam ochotę pojechać do Action. Wiem, że Ewelina jutro się wybiera, ale ja jutro nie mogę, bo ja jutro jadę na zajęcia do niej, do miasta. A ona jutro ze swojego miasta jedzie do Zamościa, właśnie do Action. A ja też miałam ochotę, bo są jakieś mini szklarnie w Action w niedużej cenie, a bardzo by mi się przydały, więc jadę zobaczyć, czy są. To znaczy, no zobaczy, jak jeszcze będzie, wiecie. Sytuacja na drodze wyglądała, ale jest taki właśnie plan, że właśnie Action. It's easy to make promises for the young and free. But you kept every word you said and you stayed true. Dzień dobry już od tej strony w naszej śnieżnej krainie. Tak jak widzieliście, spadł śnieg i tak co jakieś tak pół godziny, co godzinę pada taki, no można powiedzieć, pada, pruszy jeszcze śnieg. Chociaż tak jak wam rano mówiłam, jutro ma przyjść ocieplenie i to takie dość spore, bo chyba 11 stopni z tego co ja widziałam. Dziś można powiedzieć, po tłustym czwartku przyszedł chudy piątek. Jednak powiem wam szczerze, chyba troszeczkę się przejadłam. To znaczy ja ogólnie zjadłam jednego pączka i kilka gniazdek, ale gdzieś chyba za dużo w ostatnim czasie było tego tłuszczu takiego smażonego. No bo tak jak wiecie, pamiętacie, to ja też tutaj robiłam przepisy na kanał. No i nie będę ukrywać, że tych przepisów, tych moich tutaj wypieków nie próbowałam, bo to by było kłamstwo. Więc w ostatnim czasie jednak za dużo było tego smażonego i chyba już wczoraj miałam przesyt, miałam dosyć, ale jeszcze tutaj zjadłam moje ukochane pączki hiszpańskie i teraz już na rok czasu mam przerwę. Jeszcze zostało kilka, bo nie jest wszystko zjedzone. No i oczywiście dziś jeszcze będę kusić, ale mam nadzieję, że aż tak bardzo mnie tutaj nie skuszą i nie dam się namówić na kolejnego, chociaż one są przepyszne. Tutaj Edyta pisała w komentarzu, że też je wczoraj robiła i że je poleca. One naprawdę są bardzo dobre i ja wam też polecam. Może nie teraz już, ale jeżeli macie jeszcze ochotę, to możecie spróbować, jeżeli jeszcze nie smażyłyście pączków hiszpańskich, no bo jeszcze do środy popielcowej, tak wiecie, no można tak to powiedzieć, że do środy popielcowej jeszcze właśnie trwa karnawał i można tutaj jeść takie tłuste rzeczy. Co prawda ja nie mówię, że później macie ich nie jeść, bo to tak jak wam wcześniej mówiłam, jest wasza dobrowolna wola i wasza rzecz. Czy będziecie tutaj ograniczać te potrawy tłuste, czy będziecie jeść je normalnie. Ja tutaj do nikogo
Ja tutaj do niczego nikogo nie namawiam, ale ja wiem sama po sobie, że ja na przykład mam dzisiaj dosyć i dzisiaj będzie na obiad pizza, bo dzisiaj wyczytałam w komentarzach, Grażanka pisała, chyba to u Asi Pińkowskiej, że dzisiaj jest dzień pizzy, więc u nas dziś na obiad będzie pizza. Z tym, co znajdę w lodówce, to z tym będzie, a ja nie będę jadła pizzy, ja chyba sobie zrobię warzywa na patelnię. Mam udka z kurczaka, z których gotowałam ostatnio rosół, więc część pewnie pójdzie do pizzy, a z drugiej części ja sobie zrobię jakieś tutaj takie, można powiedzieć, danie lekko strawne i będę dzisiaj takim daniem się udelektować na pizzę. Dzisiaj nie mam ochoty, ale moje dzieciaki na pewno się ucieszą. I mam w planie dziś pojechać też do Action, bo tutaj też i zapisała, że były te mini szklarenki, tak jak Wam rano powiedziałam, w Action. Ja nie wiem, jaka to jest wielkość, dlatego ja wolę pojechać sama, zobaczyć na własne oczy i tutaj bym sobie ustawiła na moją tą półki z rozsadnikami, zaraz Wam pokażę, bo wzeszły moje pelargonie, dlatego tym bardziej chcę pojechać, zobaczyć, jak wyglądają te mini szklarnie. Ja ostatnio myślałam też o zakupie tej takiej troszeczkę większej, tylko ta większa to chyba kosztuje 70 zł. Ona jest taka na takich nóżkach, więc jak te małe będą faktycznie małe, to może zainwestuję w jedną taką większą, jeżeli u nas jeszcze będą dostępne. Także na dziś mam takie plany, ale na razie nie mogę jechać, bo na razie to muszę właśnie po pierwsze zrobić obiad, a po drugie dostałam SMS-a, że dziś przyjedzie kurier z moim prezentem urodzinowym. To będzie prezent ode mnie, dla mnie, ja już Wam mówiłam, także Wy domyślacie się, co to będzie. Ale ten prezent dzisiaj nie otworzę, tylko będę się delektować, jak go już dostanę. Otworzę go dopiero w dniu urodzin. Jak prezent, to prezent. Ja tak mam. Jak coś wcześniej przyjdzie, to zawsze otwieram to troszeczkę później. Nawet jak tutaj inne paczki przychodzą, to u mnie musi tu nabrać takiej mocy prawnej. Najpierw ten kartonik musi sobie tak troszeczkę postać. Ja się na niego tutaj popatrzę i dopiero później, jak już wiem, że no, przychodzi taki etap, czas, że już mogę otworzyć, to wtedy dopiero otwieram. Ja tak mam, nie wiem, czy Wy tak macie, a jeżeli chodzi o prezenty, to tym bardziej wolę później je otworzyć, aniżeli na przykład przed czasem urodzin, no bo później czym ja będę się ucieszyła, jak już przyjdzie ten mój dzień urodzin. Dobra, urodziny są w przyszłym tygodniu, co prawda Wy jak będziecie oglądać ten mój dzisiejszy filmik, to nie jestem pewna, czy to nie będzie już ten dzień, więc no, tak troszeczkę z opóźnieniem zobaczycie, jeszcze w ten weekend, tak, ja będę sama piekła i proszę tutaj się nie dziwić, bo ja zawsze piekę sama dla siebie też torcik, ja wolę osobiście dla siebie zrobić, nie chcę, żeby ktoś mi tutaj kupował w cukierniach, nie wiem, gdziekolwiek, tylko chcę go zrobić osobiście, własnoręcznie, więc jeszcze przez weekend będę chyba tutaj tworzyła jakiś taki torcik, mam ochotę na torcik kawowy, bo wiecie, że ja jestem kawosz i zapewne takie coś wiedzie. Może nawet i na blatach tych, jak one, z białek, bezowych. O, może to będzie tort kawowy na blatach bezowych, bo mam dużo białek, a tutaj właśnie jeszcze tak a propos białek, Ania pytała się, czy można je zamrażać, także tak, oczywiście, ja tutaj już Ani odpisałam w komentarzu, także białka można spokojnie mrozić, ja później je odmrażam i z nich ubijam pianę, bo stoją też bardzo dobre bezy, ale ja już mam tyle białek w lodówce złożonych, że już teraz nie zamrażam, a poza tym muszę robić miejsce w zamrażarkach. Więc no, nie mam już tutaj jakby miejsca na kolejne pojemniki z białkami, więc wykorzystam to, co mam teraz, wykorzystam i na bezy i zastanawiam się, czy nie upiec babki. Takiej zwykłej babki na białkach z dodatkiem maku. Tylko nie jestem pewna, czym mam mak, więc takie to są też moje plany. Można powiedzieć takie weekendowe między nauką, między szkołą, obowiązkami domowymi, to jeszcze mam w planie piec
No i ten wyjazd do Action. Nie, dobra, bo już gadam 7 minut i znowu będzie miał filmik z 40 do 50, a tego chcę uniknąć. Także smacznego Wam życzę. A jeszcze jedno, Ania tutaj też kusiła bułkami na serku wiejskim i te bułki też bym wypróbowała. Bo dostałam od Ani wczoraj przepis na Instagramie na bardzo ciekawe bułki z serka wiejskiego i też to mi chodzi po głowie. Także no, znowu będę stała przy garach i chlebuś mój z twarogiem też jeszcze nie jest zrobiony. No dobra, ale teraz smacznego, ja zajadam i widzimy się troszeczkę później, pewnie przygotowaniu obiadu. Przyszedł już mój prezent urodzinowy i powiem Wam, że tak, paczka jest taka trochę zdewastowana. Tutaj od spodu zauważyłam, że jest taka jakby trochę porwana, no ale tędy raczej nic nie wypadło. Gorzej właśnie, czy tutaj nic nie wypadło. Miałam tego nie otwierać, tak jak Wam mówiłam wcześniej, no ale teraz nie wiem, czy tego nie otworzyć. No bo tak trochę nie wiem, czy tutaj nic nie wypadło tędy. Czy tam nikt ręki nie wsadzał i nic nie wyciągnął. Bo tutaj normalnie można sobie namacać produkty. O, i można na przykład sobie, o widzicie, wyjąć, więc nie wiem, czy tego nie otworzę. Dobrze, że teraz to tak przekręciłam paczkę, bo z tyłu oczywiście jest ten adres, więc tak odwróciłam, żebyście Wy też nie widzieli. Tak o to chodzi też o ścisłość i patrzę, a tu jest paczka otwarta, a nie miałam w planie dzisiaj tego otwierać. Ach, nie wiem, powiem Wam szczerze, co mam teraz zrobić. Bo miałam sobie zrobić przyjemność w urodziny. A tutaj, o, rzeczy są normalnie na wierzchu. Chociaż one są w woreczku zapakowane. O, widzicie? Więc nie wiem. Ją cię otwierać dzisiaj, czy nie? No to otwórz, zobacz, czy wszystko jest. Co powinno być. Ale nie będę miała surprise'a w ten. Trudno. No, już mi syn powiedział, że dlatego, bo DHL-em przyszło, a nie DPD. No może i ma rację. Na chwilowo na przesyłki kurierskie DPD nie narzekałam nigdy. Ale tutaj już, wiecie, pomijając fakt tej paczki, która mnie tutaj, no troszeczkę mi się nie spodobała, chciałam Wam pokazać moje pelargonki. Patrzcie, są moje dzięciusie. Oczywiście, jak ja tutaj już sobie wcześniej zajrzałam i podziwiałam, to już tutaj patrzyli się na mnie jak na wariatkę, że ja tutaj tak się zachwycam moimi siewkami, ale naprawdę, no to jest radość. Kiedy ja wysiewałam, no dzisiaj oglądacie ten vloguś na kanale, we wtorek wysiewałam, tak, w poniedziałek robiłam faworki, we wtorek wysiewałam i dzisiaj mamy piątek i one już schodzą i widzę, że wszystkie tutaj schodzą. Jeszcze tylko zostało się, żeby zeszło. Tam nie widzę. Ale no może powoli będą kiełkować i naprawdę o te kupiłam w Kauflandzie i one są fajne. Tam mają cieplutko, mają mikroklimacik i może dlatego szybciej zeszły. Bo w tamtym roku, poczekajcie, zamknę. I jeżeli chodzi, to w tym inspekcie, w tej szklarence są wysiane zwisające i jest też wysiana ta czerwona, zwykła. O, ta jest też wysiana, pelargonia rabatowa. A w tej drugiej są posiane tylko rabatowe i też możecie zauważyć, że one częściowo schodzą. Także no, może coś z tego będzie. W zeszłym roku bardzo słabo mi szły. Zeszło chyba 3 pelargonie i później jak przepikowałam, to i tak nic z tego nie było, więc mam nadzieję, że tego już nie będę musiała ruszać i one tutaj będą do samego końca, aż pójdą w skrzynię.
A jeżeli chodzi tutaj, no to tak, wiadomo, papryka to jeszcze nie kiełkuje, także tutaj nie ma co podziwiać, chociaż o tutaj, patrzcie, tak jakby schodziła, ale tutaj jest papryka. To jest papryka fioletowa, była w granatowym, była fioletowa posiana, tutaj była posiana ta szpiczasta, także tutaj nic nie ma. Tutaj są lewkonie i tutaj możecie zauważyć, że już lewkonie też są tak troszeczkę na wierzchu. I dlatego ja chcę podjechać do tego action, zobaczyć, co? Termini szklarnie. I to jest właśnie mój plan. A teraz idę robić pizzę. Wyjeżdżałam z domu, myślałam, że będzie teraz bardzo mało osób, bo nikomu nie będzie chciało się wieczorem przyjeżdżać do sklepu, ale jednak się pomyliłam. Parking jest calutki zastawiony, a ja idę do Action Action, zwał jak zwał, idę zobaczyć te szklarenki. I na wejściu od razu mamy donicę. Doniczka, tworzywo sztuczne z recyklingu, 60 cm. Czarna za 80 zł, albo takie mniejsze 50 za 44 zł. Bardzo fajne na takie drzewka, albo i nie tylko. I tutaj mamy za 40 zł różne kolory, i beżowy, i szary, i czarny. 40 cm za 27 zł. Faktycznie, że to są takie mini szklarenki, bo to jest takiej niedużej wielkości, dość płytkie. I tak się zastanawiam, czy to wziąć. Kosztuje 13 zł. Może chociaż ze dwie bym wzięła. Mamy również zestawy roślin za 6,49. Ogórki, paprykę i pomidorki czerwone, szery. I nasionka za 6,49. Takich fajniejszych rzeczy jeszcze znalazłam zasłony. U nas tutaj widzę, że chyba są dwie ostatnie sztuki. 140 na 260. Kosztują prawie 30 zł bez paru groszy. I mamy takie jasno-szare i taki popielaty grafit. Bardzo ładnie wyglądają. Nie można dotknąć? Chyba nie można. Świeczniki ceramiczne w różnych kolorach za 10,95. Mamy biały i tutaj jeszcze czarny, beżowy i taki pomarańczowy. Też bardzo ładnie wyglądają. Do tego jakieś świece w różnych kolorach za 9,95, ale nie są zapachowe. Tutaj jest półeczka na ścianę za 25 zł. Wymiary
tak jak tutaj widzicie, przepraszam Was za te odgłosy, ale jest bardzo dużo ludzi. Jakoś tak dzisiaj wszystkich tutaj przywiało do Action wieczorową porą. Tutaj mamy jakieś szklane zawieszki w środku z taką dekoracją za 9,95, a tutaj są tacki. Zestaw tacek lustrzanych i one kosztują 19,95. Mamy w kolorze czarnym taką obudowę albo w kolorze złotym obudowę i w środku jest lusterko i tam ja, hello. Świeca zapachowa, cynamon i wanilia. Mamy jeszcze wild, o zaraz Wam pokażę, jeszcze w takich zapachach mamy po 26,95, ale nie wiem czy to pachnie, zaraz Julcia otworzy. Julcia, możesz otworzyć? No, powiem Wam, że czuć cynamon. Także dość intensywna i ma taki drewniany knot. Podkładka do prac ręcznych dla dzieciaków, jak macie takie przedszkolaczki w domu, za 4 zł. Z Mario. Mario Bros. To kiedyś się nazywało. Teraz nazywa się Super Mario, także polecam, żeby nie zabrudzić stołu. I mamy też dla małych dzieciaków kolorowanki. Księga Dżungli, Spider-Man, tutaj Lilo i Stitch, o jeszcze pamiętam, Myszka Miki, moja ulubiona bohaterka, albo taka Mickey Mouse, Małą Syrenkę. Co tu jeszcze mamy? To Lilo i Stitch. Jeszcze jest taka. Ja, Julcia mówiła, że jest jeszcze Frozen. O, i do kolorowania w środku. Bardzo dużo, 7,89. A tu jest taki ten projektor gwiazd słynny. ABC. Wygląda tak. Nie wiem, jak on tam w środku. Tutaj można włączyć, wyłączyć. I różne kolory chyba są. I to kosztuje 18,95. Taka kuleczka. O, czekajcie. I tam w środku włącza się, ale już tego nie będę wyciągać. I dla mężczyzn jakieś takie śrubokręty, nie śrubokręty. Wkrętarki, nie wkrętarki, coś takiego. A tutaj znalazłam jeszcze jakieś wielokolorowe paski świetlne. Eurodomest za 37,99. Dwie sztuki w środku wyglądają tak. Jakieś takie, że na przykład można sobie podświetlić albo telewizor, albo jak gramy. Coś takiego. A do kolorowanki jeszcze polecamy kredki Bambino. Jedne z najlepszych kredek, bo mają wyraziste, ostre kolory. Kosztują 11,89. Ręczniczki i ścierki kuchenne. Wymiary 50x50 za 5 zł. Takie do kuchni. Też bym powiedziała, że całkiem spoko. I mamy czarne, beżowe, szare, czerwone i ściereczki do naczyń. Jedna sztuka za 4,99. I mamy czerwone. Tutaj jeszcze mamy taką oliwkę, szarość, beż i taki jasny szary, a jakieś obrusy takie na stół ceraciane. To też Paulinka o tym wczoraj pisała i one kosztują 18,95 i też są różne wzory i kolory. I co tu jeszcze mamy? A, łapki takie. Łapki za 8,95 i też mamy dwa kolory, trzy kolory. Beż, taki grafit bardziej i jasno szary z taką tutaj kieszonką, że nawet można złapać. A tutaj znalazłam jeszcze bardzo fajny zestaw do sprzątania. Za 27,95 mamy ściągaczkę do okien, szczotki w różnych tutaj rozmiarach i strzonki do tego. Także bardzo fajny gadżet. Do tego jest jeszcze szufelka. Albo taki zestaw do sprzątania Spargo za 17,95. I do tego mamy mokre chusteczki za 4 zł Spargo. A tutaj ostatnio też pytałam Was się, czy to polecacie i Wy żeście to polecały, więc ja to biorę do domu. I trochę jakiegoś tutaj jedzenia dla piesków, pedigree.
Ja wiem, to pedigree to tak nie bardzo ma skład, ale informuję, że też jest do kupienia w Action. Mamy również w ofercie tygodnia spodnie dla kobiet o luźnym kroju w takim grafitowym kolorze za 29,95. Materiał jest taki dość przyjemny. Nie będę tutaj wyciągać, ale one mniej więcej wyglądają tak. A tutaj są spodnie dresowe. Tamte spodnie są dużo lepsze jakości niż te. Te kosztują 22,95. A tutaj mamy jeszcze dres domowy. Ale to taka jest... Oj, cieniutkie. Cieniutkie. To nie. Za 39,95. I w ofercie tygodnia znajdziemy również majciochy w różnych rozmiarach, w różnym kroju. Majtki Bella Mini Dolce z taką tutaj koronką. Powiem Wam, że one są bawełniane, dość przyjemne. Kosztują 13 zł bez 2 groszy. I tutaj mamy dwie pary. Tutaj mamy też dwie pary za 13 zł, już z taką troszeczkę inną koronką, a tutaj takie bardziej wycięte figi, również dwie pary. I tutaj takie, bym powiedziała, że bokserki, również dwie pary za 13 zł. I pod koszulki, do tego koszulki ze stretchu, ale to już jest jedna chyba. Czy dwie? Jedna. Za 12,98. Czarne i białe. A tutaj mamy jeszcze takie majciochy. To są już maxi. Dwie pary za 12,98 i też dwa kolory. I jakieś buty. Trampki niskie za 44,95. O 41 do 44, więc to są męskie, a tutaj mamy buty sportowe od 37 do 42 kolory, czarne i taki, nie, trzy kolory, róż brudny, czarny i beż za 44,95. I jeszcze w ofercie tygodnia mamy pasty do zębów, też różne tutaj smaki, różne zapachy do wyboru, do koloru i taki żel pod prysznic w kształcie serduszka za 7 zł oraz krem Nivea do ciała, body milk i taki duży żel pod prysznic. Wróciłam do domu. Teraz będzie spa dla stóp. Tak jak wiecie, ostatnio kupiłam sole, przyjechały do domu. Ciu Ola. Ola Ambroziak pytała się o te linki, także linki są już w opisie filmiku, tamtego oczywiście, gdzie pokazywałam Wam te sole. A tutaj tylko taka przypominajka i ja mam tutaj ciepłą wodę, taką wystarczająco ciepłą, żebyście dały radę włożyć stopy. U mnie jest taka dość ciepła i do tego wsypuję taką jedną zakrętkę soli. Tak jak widzieliście, z taką lekką góreczką. Trzeba to rozpuścić, zanurzyć stopy tak na około pół godziny. A jak dacie radę, to możecie też i troszeczkę dłużej potrzymać, no bo wiadomo, że to woda wystyga. Także jak dacie radę, to najwyżej możecie sobie dolać trochę gorącej wody. Meluśka, tego nie. I trzeba uważać, żeby zwierzęta nie napiły się tej wody, bo wiadomo, że to jest chemia i trucizna i mogłoby im tutaj zaszkodzić. A moja towarzyszka oczywiście tam, gdzie ja, tam i ona. I dzisiaj graliśmy w taką grę. Apple Stew. Nie wiem, czy też znacie. Też już dłuższy czas jest u nas w domu. Pielęgnacja stóp zrobiona. Zmywarka włączona, bo tutaj kończy się jeszcze mycie, a ja idę, usiądziemy sobie na chwilę w salonie. Byłam też między innymi w Biedronce, ale to pójdę do salonu, miałam sobie jeszcze wziąć wodę do picia, w razie jakby mi się tutaj chciało pić, więc ja tutaj już Was tylko ustawię, pójdę po wodę i zaraz przyjdziemy. Przejdę do salonu i trochę Wam jeszcze tutaj poopowiadam, pożegnam się z Wami i zakończę vloguś.
Okej, jestem, wróciłam. Przyniosłam sobie wodę, tak na wszelki wypadek, jakby mi się, bo tutaj od gadania pić zachciało. I od razu wzięłam sobie moje witaminy. Ja witamin, nie wiem, gdzieś nie mogę przyzwyczaić się do tego, żeby brać je rano. Rano to tak na czczo nie biorę, no bo ja zasadniczo żadnych tabletek na czczo nie biorę. Gdzieś już tak się przyzwyczaiłam i później, jak już tak wpadnę w ten taki mój rytm dnia, to ja zawsze zapominam o tych witaminach. Więc ja witaminy, oczywiście to też, jak sobie przypomnę, to biorę je na wieczór. Także sobie przypomniałam i od razu je wzięłam, ale ja sobie biorę to tylko witaminę D, witaminę C, tak na wszelki wypadek też biorę i kolagen, i magnez, ale magnez to też tak od czasu do czasu, bo ostatnio też Wam mówiłam, że to chyba kiedy, w Sylwestra jak się szykowałam, drżała mi powieka, także znowu wróciłam do magnezu i widzę, że już tutaj ten problem z moją drżącą powieką ustał. Także dzień dobiegł końca. Można powiedzieć, że był taki dzisiaj, no taki trochę leniwy, trochę nieleniwy. Spadł śnieg, ale na szczęście nie trzeba było odśnieżać. Ten śnieg już widziałam od samego rana, że on długo tutaj nie poleży. Teraz aktualnie pada deszcz, więc mogę się założyć, że jutro jak wstanę rano, po śniegu nie będzie już ani śladu. No ale to tak było do przewidzenia, bo już tutaj chyba pogoda, wcześniej widziałam w pogodzie, że ma weekend być taki, no niby ciepły, ale też i bardzo mokry, bo ma właśnie padać deszcz. Także na obiad była pizza, tak jak widzieliście, a to tylko dlatego, bo tak jak Wam rano mówiłam, Grażynka napisała w komentarzu, że dzisiaj jest dzień pizzy, bo ja bym o tym w ogóle nie wiedziała. Gdzieś nie pamiętałam, a dzisiaj nie miałam włączonego radia, bo zasadniczo jak męża nie ma w domu, to to radio też nie gra. On tutaj sobie lubi włączyć radio i tak może grać nawet i cały dzień. A jak właśnie jego nie ma, to to radio jest wyłączone. Ja tam, nie wiem, od czasu do czasu to tylko słucham w samochodzie, jak jadę. No i w radiu właśnie, że nie słuchałam, to nie wiedziałam, że jest dzień pizzy, ale dzięki właśnie Grażynce dowiedziałam się tak, że dzisiaj na obiad była pizza. Zupy nie miałam żadnej, ale muszę tutaj jakąś zupę wymyśleć, bo no ja wolę jednak te zupy, tak jak wiecie, a mam też rosół, więc no z tego rosołu chciałabym jakąś zupę ugotować, więc pewnie jutro jak wrócę z zajęć, bo ja jutro już idę do mojej rutyny. Chyba powiem Wam szczerze, że ja bardzo lubię być w takiej mojej rutynie. Lubię, jak to jest wszystko tak poukładane od samego rana aż po sam wieczór. Nic nie mam wtedy rozlazłe, tak jak to się mówi. Dzień tak miarowo płynie, bo człowiek nie jest taki, wiecie, no nie wiem jak to nazwać. Taki mozolny nie jest, prawda? Tylko wie, że na tą godzinę ma być to, na tamtą ma być godzina tamto. I tak ja lubię najbardziej. Więc jutro jest już powrót do rutyny i ja jestem bardzo z tego zadowolona. W poniedziałek wszystko wraca już tutaj, można powiedzieć, do normy. Czyli dzieciaki wracają do szkoły i znowu będziemy czekać na kolejne wolne, dopiero będzie na święta wielkanocne. Ale święta wielkanocne w tym roku szybciej będą, bo już koniec marca i na prima aprilis, więc no tylko zostanie się, tak można powiedzieć, półtora miesiąca i znowu będzie wolne, więc to tylko zrobimy pstryk i zaraz będą święta wielkanocne. Pizza wyszła, nawet tutaj rodzinka powiedziała, że wyjątkowo dobra wyszła ta pizza, także jestem zadowolona. Ciasta zrobiłem tyle, że starczyło na trzy. Dwie pizze były zrobione dziś, a zostało jeszcze kawałek ciasta. To ciasto schowałam do lodówki, z nim się nic nie stanie. I jutro najwyżej, jak będą mieć ochotę, to sobie zrobią albo sami przed tym swoim wyjazdem, albo jak wrócą, to sobie zrobią pizzę. A ogólnie na obiad na jutro wyjęłam gołąbki z zamrażarki i mam gotowiznę. Także wydaje mi się, że też gotować nie będę, tylko tak jak Wam mówię, najwyżej ugotuję jakąś zupę.
A więc obiad był dzisiaj taki, a później, tak jak widzieliście, pojechałam do Action. Pojechałam do Action za tymi szklarenkami. Tutaj wczoraj Paulinka zrobiła mi, to znaczy zdjęcie, może to nie było zdjęcie zrobione przez nią, tylko tam podesłała chyba jakiegoś takiego shortsa, nie, to nie był shorts, tylko to był ten Reels, czy jak to tam się nazywa. I właśnie tutaj dała mi cynk, że są takie mini szklarnie w Action. Ja nawet jak weszłam na tą gazetkę, to byłam święcie przekonana, że one są takie troszeczkę większe, troszeczkę wyższe. I nie kupiłam tych szklarni, to już Wam od razu mogę powiedzieć, bo jednak są takie troszeczkę za małe. Tak patrzę się, że nie wiem, czy nawet by weszły te moje pojemniki, w których mam posiane tutaj papryki, bo one jednak są troszeczkę takie, bym powiedziała, o, bo one są takie większe i nie jestem pewna, czy one by weszły tak na szerokość i tak na długość, czy by weszły, bo ja chciałam właśnie dwa włożyć do tej mini szklarni i żeby one miały tak cieplej i wtedy by może szybciej zeszły, bo widzę właśnie, że pelargonie to można powiedzieć, że rosną w oczach, więc jednak te mini szklarenki z Kauflandu są dobre i Wam oczywiście polecam. Jeżeli w Kauflandzie nie dostaniecie, to wydaje mi się, że są na pewno dostępne w jakimkolwiek innym sklepie ogrodniczym. Możecie się rozejrzeć. I to, co kupiłam w Action, to zobaczycie w oddzielnym tutaj filmiku. Ja będę, nie ukrywam, będę miała, można powiedzieć, temat na nowy filmik, także zakupy będą w kolejnym filmiku, a tu będzie tylko taki nieduży przegląd z tego, co można chyba zakupić do 13 lutego, więc jeszcze się wyrobicie, jeżeli będziecie mieli ochotę na coś albo będziecie czegoś potrzebować. Bo akurat w tym vlogusiu, który tutaj dzisiaj nagrywam, będzie, można powiedzieć, taka oferta tygodnia. Trochę tam ciekawych rzeczy jest. Wpadł mi w oko też ten, tutaj będziecie widzieć, ten taki projektor gwiazd. On był taki troszeczkę mały, bym powiedziała, ale nie był taki głupi. I widziałam, że ludzie go chyba kupowali, bo dość mało go już było na półkach. Ale Jolcia nic tutaj nie powiedziała, że chce coś takiego. Także widzę, że moje dzieciaki to chyba troszeczkę już, tak można powiedzieć, dorastają. I raczej takie gadżety nie za bardzo są im potrzebne. Więc taki był nasz wypad do sklepu. Byłam też w Sinsay, ale Julcia stwierdziła, że nie ma ochoty dzisiaj na zakupy, o dziwo. I przyjechałyśmy do domu. Oczywiście po drodze byłam w Biedronce, a do Biedronki zajechałam, bo rozmawiałam... Nie, nie rozmawiałam. Tylko powiedziałam Wam ostatnio, to znaczy w tym vlogu, który dzisiaj wyszedł, czyli tam były te bułeczki, takie bao. I ja Wam powiedziałam, że nie mam urządzenia do parowania. I Ania, no jak dalej, to tam już nieważne jak dalej, odezwała się w wiadomości prywatnej, że w Biedronce są teraz dostępne takie właśnie pojemniki, takie, no nie wiem jak to pojemnik to się nazywa, czy jak to się nazywa? Wkładka do gotowania na parze, więc pojechałam specjalnie do Biedronki po to. To znaczy, no nie pojechałam specjalnie, żeby tu zaraz ktoś mnie za słówka nie łapał, tylko po prostu przejeżdżałam obok Biedronki, zajechałam do Biedronki po to urządzenie, bo jak do męża powiedziałam w poniedziałek, bo owszem, to też widziałam, że było dostępne, to oczywiście powiedział, że nie ma czegoś takiego, więc no pewnie on nie wiedział, że złożone to będzie wyglądało tak. Tylko myślał właśnie, że to będzie od razu wyglądało tak. Tak jak na zdjęciu w gazetce, bo raczej w gazetce nie było tak. I to kosztowało 15 zł, więc to zakupiłam. Były też silikonowe. Silikonowe były z takiej firmy, to już Wam nie powtórzę z jakiej. Tamte kosztowały 25 zł, więc zobaczymy, jak to będzie mi się sprawdzać. To zostawię to, a jak nie, to najwyżej zakupię też i tamto, jak jeszcze będzie w Biedronce dostępne. Także teraz będę już robić i parowańce, chociaż na parowańce to bym powiedziała, że to troszeczkę za małe, bo dzisiaj właśnie Bandzia napisała w komentarzu, że robiła parowańce z sosem takim, nie wiem, jaki on tam robiła już ten sos wiśniowy czy jakiś. No i taką mam ochotę znowu na parowańce, a nie mam znowu na czym tego uparować, więc teraz już mam, będę mogła robić i te bułeczki bao i parowańce, tylko no tak
małe. Jednak ten koszyk wiklinowy, taki co Wam mówiłam, taki do tych chińskich pierożków, to on chyba by był zdecydowanie lepszy. Teraz będę upolować na taki koszyk, tylko że no ja niekoniecznie chcę tutaj na Allegro, bo ja to chcę zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda, czy to długo mi posłuży, czy krótko, a na Allegro to tam wiecie, różnie z tym bywa. Także na razie będę uparować na tym. I wzięłam razu, bo też była ostatnia już sztuka tej miseczki do kąpieli wodnej. A czegoś takiego też mi brakuje. A wiecie, że ja dużo też tutaj gotuję. Czasami rozpuszczam czekoladę i ja sobie zawsze rozpuszczałam w dwóch garnkach. Czyli jeden garnek stawiałam z wodą, na to drugi garnek taki mniejszy i tak rozpuszczałam czekoladę. Ale jak zobaczyłam, że jest ostatnia ta już miseczka do kąpieli wodnej, stwierdziłam, że wezmę też i ją. Jest do tego od razu mieszadło, więc czekoladę będzie można podgrzewać, mieszać i nawet na filmikach będzie już elegancko wyglądało, a nie z tymi dwoma garnkami na kuchni. Więc takie to były moje zakupy z Biedronki i głównie tylko po to zajechałam i to kupiłam. Pieczywo jeszcze tam takie, wiecie, pierdoły śmietane do mojego tutaj torciku, tą 30. Więc to był taki bardzo malutkie zakupy z Biedronki i nawet tutaj nic nadzwyczajnego i Wam nie pokazywałam, ale te dwie rzeczy, jakbyście potrzebowały, to wydaje mi się, że są dość fajne, a raczej w action nie wpadły mi w oko. Ani ta miseczka, ani to do parowania. A później przyjechałam do domu, zrobiliśmy drugą pizzę. W sumie to dzieciaki bardziej sobie zrobiły tą drugą pizzę, także ja już miałam spokój. Już tej drugiej pizzy nie robiłam. Zjedli, można powiedzieć, kolację na taką jakby drugą kolację, no bo w sumie pierwszą pizzę zjedli na obiad, a później drugą zjedli na kolację, więc wydaje mi się, że są najedzeni. A ja sobie wymoczyłam nogi, zrobiłam tą moją taką pielęgnację stóp. Zaraz idę tutaj kończyć dalej swoją jakby pielęgnację, swoje tutaj kąpiele i szykować się do spania. Jeszcze i tak muszę poczekać, aż zmywarka skończy swoje pranie. Ale stwierdziłam, że najpierw pożegnam się z Wami i dopiero później będę tutaj kończyć swoje pielęgnacje. Głowy dzisiaj nie będę umyła, tak sobie myślę, tylko sobie nałożę tą wcierkę. Tutaj Kasia też śmiała się, że ja chcę być chyba jak Violetta Villas, no bo ona, pamiętacie, miała takie przepiękne włosy, grube, dużo ich miała na głowie i miała takie długie. Nie, także ja Violetta Villas nie chcę być, ja chcę tylko, żeby moje te włosiny tak troszeczkę się poprawiły tutaj swoje jakieś takie oblicze i wydaje mi się, że coraz lepiej właśnie tutaj wychodzą dzięki tym wszystkim wcierkom. Może i ten kolagen też trochę tutaj pomaga, a może i nie, no bo wiadomo, że ten kolagen w tych tabletkach, no nawet pani dietetyk nam tłumaczyła, że najlepiej to sobie zjeść galarety albo takiego tłustego bardzo rosołu zjeść i tam jest najlepszy kolagen, a nie w tych tabletkach. No ale no mój rosół, można powiedzieć, no jest tłusty, bo ja mam te swoje kurczaki, więc no jest tłusty. Chociaż ja staram się, żeby on taki tłusty nie był, bo ja staram się właśnie, żeby był no taki bardziej, no nie był taki, wiecie, z warstwą takiego smalcu, bo takiego też nie lubię. No ale żeby taki był bardziej pożywniejszy. A jeżeli chodzi o galaretę, ja galarety nie lubię. Nigdy nie lubiałam i chyba raczej nigdy się z nią nie polubię. Nie wiem, no gdzieś te takie, wiecie, te nóżki świńskie, że tak to nazwę, no gdzieś mnie obrzydzają. Nie, nie lubię i ja galarety, no zresztą nawet widzicie, że nie gotuję, bo u nas nikt w domu nie je. No i jeszcze co? No flaki też może tam mają, albo może i flaki to nie mają tego kolagenu, ale za flakami, no może tam raz na jakiś czas zjem, ale też jeżeli chodzi o takie bardziej tłuste takie potrawy, to też za tym za specjalnie nie przepadam. No i widzicie, od zakupów zeszłam na
jedzenie. No ale tak to czasami bywa, jak tutaj koleżanka z koleżanką spotkają się na kawie przy plotkach. A teraz będę już kończyć te moje plotki, bo już tutaj gadam 15 minut, a Wam obiecałam, może dłużej jak 40 minut filmiki mieć nie będą, więc znikam. Życzę Wam cudownego nowego tygodnia, bo ten filmik ukaże się już w poniedziałek. Wszystkiego dobrego na nowy tydzień, dużo zdrówka, bo wiem, że też dużo osób teraz znowu choruje. Jak nie na anginę, to na grypę albo na jakieś inne przypadłości. Także dużo zdrówka dla Was wszystkich. Cudownego nowego tygodnia, żeby Wam się wszystkie plany i marzenia ziściły. No i cudownego, miłego poniedziałku. Pa!